Witam pana wizytatora, kuratorium oświaty w Łodzi, pana Stefana Dobrowa. Witam pana wicestarostę Jarosława Dobrowa. Witam pana wicestarostę przewodniczącego Rady Miejskiej Jaruszowa, pana Ryszarda Kołodziejskiego, oraz witam księdza proboszcza prawa Henryka Wyszlaka oraz wykształcenie podobne, którego nic nie jest w stanie nas sprawić. Tymi słowami pragnę nawiązać do dzisiejszej Akademii Zatrudnienia Edukacji Narodowej. Chciałbym również w tym miejscu powitać młodzież, która od 1 września rozpoczęła drogę w naszej szkole. Przyszliście tu z obawami, marzeniami i nadzieją. Dzisiaj w imieniu Rady Rodziców swoim własnym mogę powiedzieć, że bardzo dobrze trafiliście. Jest to szkoła, gdzie nie będziecie sami, w której nauczyciele, wychowawcy mogą wam rozwiązać wasze problemy. Na pewno znajdą jakieś rozwiązanie. Zechciejcie tylko współpracować, a wyniki w nauce będą bardzo dobre. Szczególnie dzień wydarzenia w każdej szkole. Odnoszę się do historii. Ten dzień został powołany w chwili upamiętnienia powołania przez króla Zygmunta Augusta Poniatowskiego w 1773 Komisji Edukacji Narodowej. Upamiętniając ten dzień, postanowiono, że również my, mieszkańcy naszego kraju, będziemy pamiętać o tym wydarzeniu. Ale może jednocześnie z tą datą pamiętamy również o najważniejszych osobach w naszym kraju, o nauczycielach. Dlatego, że wy, drodzy nauczyciele, jesteście osobami, które wychowują, uczą najmłodsze pokolenie, które w przyszłości przejmie obowiązki i zadania pomoc. Myślę, że ten dzień jest szczególny właśnie dla was. Pamiętając o waszym zaangażowaniu, waszym trudzie, który składacie codziennie w swoją pracę i dzięki temu my możemy czuć się bezpiecznie. Korzystając z tej okazji, że w dniu dzisiejszym mogę uczestniczyć w tej uroczystości gimnazjum nr 1, chciałem serdecznie życzyć wszystkim nauczycielom, pracownikom administracyjnym wszystkiego najlepszego dla zmienia nauczyciela. Przede wszystkim wytrwałości, spokoju, zrozumienia od uczniów, rodziców również, ale przede wszystkim, żebyście państwo zawsze realizowali swoje zamierzenia i swoje cele. I dodatkowe prowadzone zajęcia i dodatkowe organizowane imprezy dla dzieci i młodzieży naszej szkoły. Nagrody otrzymują pani Magdalena Burzowa. Aleksandra Ochocka. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymuje pani Magdalena Polańska-Marek. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymuje pani Magdalena Radziejowska.
Nagrodę dyrektora szkoły otrzymuje pani Bożena Musiała. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymuje pani Małgorzata Małys. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymuje pan Mariusz Marek. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymuje pani Katarzyna Miś-Prowok. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymuje pan Mariusz Moska. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymuje pani Joanna Mucha. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymuje pani Beata Nowojewska. Pan Łukasz Sikora. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymuje pani Jolanta Stefanek.